Wiesz co, Kaśka? Uwielbiam ten taki świąteczny, zimowy czas. Ta choinka oby tutaj stała i świeciła nam jak najdłużej. No, masz rację, chociaż zrobiło się strasznie zimno. Dobrze, że mamy czapki, szaliki i ciepłe kurtki. Ale czekaj, o rany, zobacz, tutaj z tej strony. Widzisz tę dziewczynkę? Jaka jest smutna. Nie ma kurtki ani czapki. Bidulka ogrzewa się tutaj przy ognisku. Wiesz co? Wygląda trochę jak biedna i bezdomna dziewczyna. Ja jej oddam moją czapkę. Trudno, mi tam mogą trochę uszy zmarznąć, ale jej to dam. Czekaj, czekaj, nie uciekaj. O rany, chyba się przestraszyła. Ojej, jak uciekła. Bała się pewnie. A może czegoś się boi i przed czymś ucieka? No trudno, ale no jak jej pomóc? Czapkę z powrotem założę. Chodź, idziemy Kaśka jej poszukać. O rany, Kaśka, jak jest zimno. Zobacz, ile śniegu dookoła. Masz rację, Gośka. I jeszcze bardziej jest mi smutno, bo myślę o tej dziewczynie. Gdzie ona jest? O rany, zobacz, tam! Czy ona właśnie idzie brzegiem stawu? Nie, ona próbuje patykiem wyciągnąć rybę. O rany, czy ona jest głodna? Nie no, nie może tak być. Poczekaj, wejdę tylko tutaj i szybko kupię kubek gorącej czekolady. Na pewno dziewczynka się ucieszy. Dzięki temu nie będzie jej aż tak zimno. No i koniecznie, Gośka, musisz dać jej tę czapkę. Czekaj, czekaj, chcę ci pomóc, chcę ci pomóc. Nie, nie uciekaj, dlaczego? Kasia, ani czapka, ani nic ciepłego. Nie można jej dogonić, ciągle gdzieś ucieka. Czego one chcą ode mnie? Dlaczego ciągle za mną łażą? Rany pewnie chcą mi dokuczać. Pewnie tak jak wszyscy chcą mnie wyśpiać. Biedną, bezdomną dziewczynę. O, tak mi zimno, tak mi zimno. Schowam się tutaj między blokami. Tutaj nie napadało śniegu. Usiądę na tej ławce i przeczekam noc. O, ale zimno, zimno. O, mam nadzieję, że tutaj już te dziewczynki mnie nie znajdą. Co za okropne dziewczyny, ciągle za mną łażą. Tak, Gośka, jestem pewna, że poszła w tę stronę. Jestem pewna, że pobiegła tutaj. Tylko poczekaj, bo to wygląda jak wysypisko. Śmieci, kartki, puste pudełko, kawałek pizzy. No, jestem przekonana, że ona gdzieś tutaj jest. No nie wiem, wiesz co, no może odpuśćmy, robi się późno, wracajmy do domu. No właśnie, wracajcie do domu, dajcie mi spokój. A jak chcecie mnie wyśmiać, to proszę, teraz się ze mnie śmiejcie. Teraz mówcie, jaka jestem brzydka, źle ubrana. No dalej, nie krępujcie się. O rany, Bidulko, poczekaj, poczekaj, szybko oddam ci czapkę i chcemy ci dać też coś do jedzenia. Opowiedz mi, dlaczego ty nie masz ubrań i mieszkasz tutaj? Co? To wy nie chcecie mi dokuczyć? Nie chcecie się ze mnie śmiać? Nie, my się o ciebie martwimy. Kochana, tu jest zimno, jak ty sobie radzisz? A, rozpalę tu ognisko. O, zobaczcie, mam ogień i od razu robi się cieplej. Ale noc jest strasznie mroźna. Ty nie możesz tutaj zostać. Nigdzie nie idę. Nie mam swojego domu, nie mam swojego miejsca. Nie potrzebuję wielkiej pomocy dla biedaczki. Zostaję tutaj i koniec. A co ty niby będziesz jadła? No nie mów, że to jest twoje jedzenie. Dwie cebule i jakiś grzyb. No, no tak. A co innego mam zjeść? No i jeszcze ten ostatni skrawek pizzy. Najgorsze jest to, Kaśka, że nie damy rady jej przekonać. Najgorsze jest to, że chyba musimy wrócić do domu i opowiedzieć o tym rodzicom. Może twoja mama nam pomoże? Może ona przekona ją, żeby poszła na przykład do ciebie do domu i się chociaż na chwilę ogrzała. Świetny pomysł, tylko nie wiem, czy mama jest w domu. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna pomoc kogoś ważniejszego. Kogoś, kto posiada magiczne moce, bo ta dziewczyna jest strasznie uparta. Halo, halo, to ja. Czy ktoś wzywał pomoc dobrej wróżki? Wróżka świąt, wróżka zimy, wróżka, która zawsze ci pomoże. Halo, halo, hokus pokus, czas rzucić kilka zaklęć. Halo, rany boskie. Ja to cię tylko widziałam w bajkach. Oh my god, ty jesteś dobrą wróżką. O, następna, co przyszła się ze mnie śmiać. Następna, co przyszła mi powiedzieć, że jestem brzydka, brudna i bezdomna.
W żadnym wypadku, moja droga. Ja sprawię, że będziesz szczęśliwa. Ja sprawię, że już nikt nigdy nie będzie się z ciebie śmiać. No i o to mi chodziło. Może tę wróżkę chociaż posłuchasz, co? Skoro jest taki magiczny czas, w grudniu dzieją się magiczne rzeczy. Zimą tym bardziej. W okresie świątecznym, no to już w ogóle. Ale ja w takie rzeczy nie wierzę. Ja wiem, że mnie zaraz wyśmiejecie. Oczywiście, że nie. A teraz czas na pierwszą nagrodę. Hokus pokus, czary mary. Co tu się wydarzyło? Co tu się stało? No wyczarowałam dla ciebie kurtkę, buty i no i zmieniłam ci fryzurę. A teraz daj te okulary. Popękane. Nie. Musimy je zamienić. O, od razu lepiej. Te mają lepsze szkiełka i będziesz zdecydowanie lepiej widzieć. Dobra wróżko, ty jednak naprawdę istniejesz. Wróżka magicznych świąt. Wróżka magicznych dobrych uczynków. Chyba nie chcesz się ze mnie śmiać? Ej, nikt się nie chciał z ciebie śmiać. My chciałyśmy ci pomóc. A teraz powiedz, czy ty naprawdę nie masz domu? Nie, niestety jestem bezdomna. Ale planowałam iść do schroniska dla bezdomnych. Jednak trochę się wstydzę. Daj spokój. My cię tam odprowadzimy i uwierz, że na pewno spędzisz tam dobrze czas. Ale stop, zanim jeszcze odlecę, poczekajcie, bo chyba nie zamierzacie tego jeść. Grzyby i cebula? Co powiecie na burgera i na pyszne kanapki? No dalej, częstujcie się. Ja to cały czas nie mogę w to uwierzyć. Ja to po prostu jestem w szoku. A ja to już we wszystko wierzę. To, że będę ładnie wyglądać, że wkrótce znajdę jakiś dom, że nikt się ze mnie nie będzie śmiać, no i że w końcu będę najedzona. Masz rację. Tylko na koniec proszę zdrać mi i naszej wróżce, jak ty masz na imię? Mam na imię Zosia i bardzo bym chciała wam podziękować. Ach, jak cudownie. Widzę, że dziewczyny się polubiły. Tak więc pyk, czar pryśnie, a ja już spokojnie mogę odlecieć. Nie, ona zniknęła. Nikt nam teraz nie uwierzy. No pewnie. Chciałam jej szybko zrobić zdjęcie telefonem, ale się nie udało. Wyglądała jak taki przeźroczysty duch. Wiecie, co to znaczy? Że to była prawdziwa księżniczka. A wiecie, co to znaczy? Że to była prawdziwa wróżka. Wróżka, która naprawdę odmieniła moje życie.